dotyczącej potencjalnych miejsc dla uchodźców za wschodniej granicy. Jak Państwo wiedzą, dzisiaj od godziny 4 rano sytuacja w Europie jest zupełnie inna. Właściwie od 30 lat nie było tego typu konfliktu. Ten okres 30-letni, tutaj myślę o konflikcie, który ma miejsce na terenie byłej Jugosławii. To, co trzeba bardzo ważna rzecz podkreślić, tutaj wszyscy apelujemy o spokój. Funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie. Jesteśmy z nim w ciągłym kontakcie. Dla potencjalnych uchodźców będzie kwestia, jeżeli oczywiście tacy się pojawią, kwestia zorganizowanego tutaj migracji, ewentualnie na teren miasta Kołobrzeg. Będzie przygotowany specjalny punkt recepcyjny i ten punkt recepcyjny będzie w stałym kontakcie z władzami województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego, tam gdzie prawdopodobnie ci uchodźcy się pojawią, właśnie te dwa województwa graniczą z Ukrainą. My przygotowaliśmy do dyspozycji łącznie 4 punkty. Są to punkty, w przypadku 3 punktów jesteśmy gotowi do przyjęcia tych uchodźców od razu. Jest to zespół szkół morskich, tam mamy pokoje 3-osobowe, hotel centrum, pokoje 2-osobowe i 4-osobowe i tutaj internat na ulicy Grodgera w zespole szkół policjalnych, pokoje 4-osobowe. Tym, czym się kierowaliśmy przy tego typu decyzjach, była sytuacja oto taka, były to pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i z dostępem do kuchni w tych wszystkich pokojach, przepraszam, nie w samych pokojach, w tych wszystkich budynkach funkcjonują szkolne stołówki, które są w stanie przygotować posiłki całodobowe. Ma to szczególne znaczenie, dlatego że jeżeli tacy uchodźcy się pojawią, to szacujemy, że okres ich pobytu będzie okresem wielomiesięcznym. Jesteśmy też w stałym kontakcie tutaj z parafią zlokalizowaną po drugiej stronie rzeki, z parafią prawosławną, z księdzem proboszczem. Dzisiaj rano miałem z nim dłuższą rozmowę telefoniczną. Też na potrzeby ewentualnie rodzin, które przebywają w chwili obecnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, rodzin ukraińskich, tych szczególnie, które mają swoich bliskich gdzieś blisko działań wojennych, poleciłem uruchomienie dyżuru 24-godzinnego w Regionalnym Centrum Kultury, przepraszam, Regionalnym Centrum Kryzysowym, tym dotyczącym, gdzie funkcjonują specjaliści w zakresie psychologii. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, bo się niepokoi, takiego wsparcia psychologicznego, to poprzez kontakt tutaj z parafią, czy też kontakt bezpośredni, takie działania będą w tym zakresie podjęte. To, czy do nas trafią ci uchodźcy, czy nie, podejmie decyzję tutaj to centrum recepcyjne w Szczecinie i one będzie decydowało o tym, w którym miejscu te osoby będą lokowane. Natomiast proszę pamiętać, że w razie czego w powiecie kołobrzeskim też dysponujemy sporą bazą. Jak Państwo wiedzą, część ośrodku ma charakter sezonowy, aczkolwiek mogą być to ośrodki całoroczne, mam to na myśli pensjonaty. Jeżeli taka potrzeba będzie, to te osoby, tutaj właściciele deklarują również możliwość przyjęcia, ewentualnie tylko czekają na określenie stawki za dzień pobytu takiego uchodźcy. Jeżeli są pytania, to proszę. Panie starosto, mówił pan o punktach, a ile osób? Sumarycznie jesteśmy przygotowani w tym momencie na 60 osób. No to dziękuję bardzo.